Najskuteczniejsi Anglicy w top 5 ligach europejskich w tym sezonie to oczywiście Hurricane, Jude Bellingham oraz na miejscu trzecim, dla wielu pewnie niespodzianka, Dominik Solanki. Wychowanych Chelsea w końcu w Bournemouth odnalazł swój kawałek podłogi i strzela jak na zawołanie. W tym momencie ma 12 bramek w Premier League. Pytanie tylko, co stoi za tak kapitalną dyspozycją 26-latka, oraz czy może on się przenieść do dużo lepszego klubu latem? O tym sobie dzisiaj pogadamy. Albowiem, jakby nie patrzeć, w tym sezonie Premier League jedynie Erling Haaland na ten moment, w momencie, gdy to nagrywam, jest 13-27 grudnia w środę, ma więcej bramek od Dominika Solanki. Co sprawia, że trzeba zadać sobie pytanie: no właśnie, dlaczego tak kapitalnie wygląda napastnik, który przecież najlepszy sezon w Premier League pod kątem bramek zaliczył jeszcze przed rokiem, kiedy tych trafień miał zaledwie 6, co nie jest wcale aż tak świetnym wynikiem. Natomiast trzeba zacząć przede wszystkim od tego, że faktycznie Solanki miał Niesamowity talent od samego początku, kiedy jeszcze był w Cobham, czyli w Akademii Chelsea. Wyglądał na piłkarza, który ma sufit zawieszony niesamowicie wysoko. Wtedy ta drużyna wypełniona talentami takimi jak Charlie Musonda, jak Ruben Loftus' także właśnie jak ktoś taki jak Dominik Solanki. Zdobywała wszystkie tak naprawdę najpoważniejsze szczyty w futbolu młodzieżowym. No ale później odbił się od Liverpoolu, znalazł się w Bournemouth i przez długi czas nie mógł wskoczyć na ten najwyższy poziom. A teraz. Obrigado, Capitânia. No, i pewnie wielu z Was zastanawia się teraz, dlaczego Dominik Solanki wygląda aż tak dobrze. I takie pytania mogą być jak najbardziej uzasadnione. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na ostatnią formę Bournemouth. Tutaj muszę się pochwalić, bo na początku grudnia nagrywałem taki materiał, kto może być czarnym koniem tego najbliższego miesiąca w Premier League. I tak się składa, że tam typowałem, że to będą właśnie wisienki. Zwróćcie uwagę od tamtej pory: 3-0 z Manchester United, 3-2 z Nottingham Forest, 3-0 z Fulham, 9 punktów na 9 możliwych do zdobycia. A jeszcze w międzyczasie był mecz. Przerwany z Luton Town po tym, jak miał zatrzymanie akcji serca Tom Lockyer, czyli kapitan yy, The Hatters na boisku. To spotkanie rzecz jasna będzie dograne jeszcze w nieznanym nam na ten moment terminie, natomiast wystarczy powiedzieć, że na ostatnie sześć bramek strzelonych przez Bormów aż cztery zdobył Dominik Solanki, aby zrozumieć w jak dobrej dyspozycji jest ten napastnik. No i właśnie, to jest przede wszystkim jeden powód jego świetnej formy. To znaczy, po pierwsze on strzela, natomiast także pomaga mu cały zespół. Wiadomo, że Dominik Solanki musiał się przestawić Nagranie w Premier League aniżeli w Championship to są dwie różne dyscypliny sportu, co pokazuje także przykład Burnley z tego sezonu Premier League. Natomiast umówmy się, że także Bournemouth musiało się po prostu dostosować i często też wymaga to czasu. Pierwszy sezon, futbol proponowany przez Garego Oniela w walce o utrzymanie. To mimo wszystko była piłka bardzo toporna, która nie zakładała wielu okazji do ataku pozycyjnego, tylko mimo wszystko głównie kontrataki, a także co za tym idzie, rzadkie przebywanie z piłką w polukarnym rywala. W tym momencie także ten futbol proponowany przez Andoniego i Rolle opiera się na szybkich atakach, natomiast jest ich dużo więcej aniżeli właśnie w poprzednim sezonie, co pokazują także statystyki, bo zwróćcie uwagę, więcej bramek strzela Bormów w tym sezonie, natomiast poza tym. Dużo więcej strzałów, tak naprawdę o trzy strzały więcej, o półtora strzału celnego więcej. Wyższe przez to jest także XG, czyli bramki oczekiwane. Częściej zagrywana jest piłka w pole karne, czy to poprzez zwykłe podanie, czy to poprzez dośrodkowanie. No i poza tym. Więcej kontaktów z piłką w strefie ataku oraz dużo więcej, bo o 5 czy 6 kontaktów z piłką w polu karnym więcej ma także tobornów, co pokazuje, że cały zespół poszedł do przodu nieco bardziej. Ofensywnie ta wajcha jest teraz nakierunkowana na atak, i tego beneficjentem także jest Dominik Solanki. Bo jego statystyki także wyglądają imponująco. Przez cztery poprzednie sezony w Premier League, które spędził Dominik Solanki, wiadomo, że był piłkarzem dużo młodszym, aniżeli jest aktualnie, strzelił 10 bramek. Teraz w 17 meczach ma tych goli aż 12, co sprawia, że jest jedynie ze Erlingiem Halandem w klasyfikacji strzelców. I w związku z tym, jako że nie mamy jeszcze półmetka sezonu, a Solanki ma już 12 goli, trzeba zadać sobie pytanie, z iloma bramkami skończy ten napastnik ten sezon. Zakładam, że to może być liczba, powiedzmy, na przykład 20 bramek albo 21 trafień, co sprawia, że naturalnym kandydatem staje się właśnie Anglik do przenosin, na przykład do Arsenalu, na przykład do Tottenhamu, czyli klubów, które szukają dziewiątki. Być może także powrót na stare śmieci do Chelsea. Pytanie tylko, czy ten piłkarz faktycznie ma aż takie cechy, aż takie predyspozycje, żeby grać na tak wysokim poziomie? Do niedawna powiedziałbym, że Dominik Solanki ma jedynie potencjał, aby takim w miarę kompletnym napastnikiem się stać. Natomiast teraz wydaje się, że on nawet takim się staje, o czym mówi otwarcie Andoni Irola. Zwróć uwagę na słowa, które powiedział Hiszpan po spotkaniu z Nottingham Forest, gdzie swoją drogą Solanki zdobył hat -tricka. Był bardzo dobry od początku mojej pracy. Mamy bardzo dobrego napastnika do naszego systemu. Jest całkiem kompletny. Pomaga nam strzelać, ale robi też inne rzeczy. Wywiera presję, trzyma pozycję blisko pola karnego i z tego Mamy szansę. Nie wiem, czy jest coś, co lepiej opisuje aktualną skalę umiejętności. Właśnie Dominika Sankiego Kompletny napastnik, jeszcze nie całkiem kompletny, jak ujął to Andoni i Rola, już jak najbardziej tak. Przede wszystkim to, co bardzo mnie imponuje, gdy mówimy o e, właśnie Angliku, to jest jego inteligencja w grze bez piłki. Wiadomo, że jeśli grasz od najmłodszych lat, czy to w Chelsea, czy w Liverpoolu, no to musisz siłą rzeczy mieć pewne nawyki. Natomiast pod wodzą Andoniego i Roli faktycznie cały zespół także pracuje bez piłki, grając bardzo agresywnym pressingiem i to także widać po samych statystykach, bo patrząc na liczbę skoków pressingowych w tym sezonie Premier League, jedynie są z napastników ma ich więcej od Solankiego, natomiast także patrząc na odbiory w strefie ataku, Solanki ma już ich 15, co sprawia, że jest on w czołówce zawodników na swojej pozycji właśnie pod tym względem, a to jest z pewnością coś, co może zainteresować czy to Artete, czy Postekoglu, czy jakiegokolwiek innego trenera czołowego zespołu, który właśnie potrzebuje napastnika. Ponadto bardzo dobra gra tyłem do bramki, to jest rzecz jasna także obowiązek gdy mówimy o byciu napastnikiem w Premier League, ale Poza tym, bardzo często Dominik Solanki mówi się choćby w Polsce, że to jest lis pola karnego. W Hiszpanii powiedzielibyśmy, że on ma gola, że po prostu piłka go szuka w polu karnym. To jest fakt, on umie się odnaleźć w 16 przeciwników, co zresztą pokazuje ten sezon, bo dużo bramek, czy to z West Hamem na starcie sezonu, czy to właśnie, gdy mówimy o Newcastle United, gdzie zdobył dublet na wagę zwycięstwa Bornów, czy to nawet w spotkaniu z Nottingham Forest, tam zdobył jedną taką bramkę, gdzie teoretycznie to była taka zwykła przebitka w polukarnym i dobrze odnalazł się właśnie tam Dominik Solanki, pakując ją do siatki strzeżonej przez o ileś nie Ternera. Rzecz jasna, takie sytuacje się zdarzają, natomiast uważam, że warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego właśnie Dominik Solanki tak dobrze odnajduje się w polukarnym. Dlatego też spójrzcie na bramkę zdobytą przez Bormów w pierwszym meczu tego sezonu ligowego. Strzał Antoana Semenio, i gdzie ustawia się Dominik Solanki? No właśnie, w tym mistrzem był choćby Luis Suarez, aby ustawiać się tak, aby obrońca się nie widział. Ostatecznie piłka odbija się od nogi na Jefa Aguerda i Dominik Solanki do niej dopada. Warto także zauważyć to, że on tak naprawdę w momencie oddania strzału już jest w biegu, już jest gotowy na przykład na dobitkę, na przykład na piłkę odbitą od kogoś takiego jak Alphonse Arola, finalnie trafia do pustej bramki. Zresztą ogólnie właśnie Dominik Solanki to jest piłkarz, który niesamowicie inteligentnie się porusza. To znaczy zwróć uwagę na obrazek z trzeciej kolejki tego sezonu. Ryan Christie przejmuje piłkę, zabierając ją i bisumie i Dominik Solanki jest ustawiony na równi z Mikiem Van Devenem, ale ani myśli więc po prostej, tylko decyduje się na ruch za plecy Van Devena, tak aby ten nie mógł go zobaczyć. Finalnie, rzecz jasna, także zabiera jednego zawodnika i nie daje opcji podania, natomiast co dzieje się później? To jest bardzo ciekawy wątek, bowiem zwróćcie uwagę, oddaje strzał Ryan Christie, i za chwilkę jest bardzo bliski złapania tej piłki po dobitce Dominika Solanki, gdzie miałby znów bardzo prostą sytuację. Natomiast jeszcze raz wróćmy do momentu oddania strzału. Wyobraźcie sobie, że tutaj piłka trafia do Miloša Herkeza, czyli lewego obrońcy Bormów, i jest okazja na dośrodkowanie. W tym momencie naprawdę w świetnej pozycji do ataku przestrzeni byłby Dominik Solanki, który jest ustawiony tak, że de facto nie kontroluje go Miki Van de Ven. I żeby nie było, ktoś może powiedzieć, że Dominik Stolanki powinien przecież atakować te przestrzeń po prostej, że powinien wbiec między stoperów Tottenhamu, no, bo to dałoby szansę na właśnie szybsze skończenie akcji strzałem. Jak najbardziej tak. Natomiast uważam, że takie ruchy także warto właśnie spostrzec, że warto zadać sobie pytanie, dlaczego czasem zawodnik ustawia się tak, a nie inaczej. I dla mnie przynajmniej takimi właśnie zachowaniami dominik Solanki pokazuje, że jest nadzwyczaj świadomym napastnikiem. Zresztą zwróćcie uwagę na ostatnią sytuację, to znaczy bramkę zdobytą ostatnią przez Solankiego w meczu z Nottingham Forest, o której wspominałem, to znaczy, to jest właśnie tego typu przebitka w polkarnym. Ogólnie Solanki jest ustawiony. Na dłuższym słupku to jest krótkie rozegranie rzutu różnego. Za chwilkę mamy do czynienia z dośrodkowaniem. Piłka spada w polu karnym i zwróćcie uwagę na ustawienie właśnie Solankiego w momencie, gdy ta piłka jest w powietrzu. On już jest gotowy do tego, żeby ona być może spadła obok niego, i tak się w tej sytuacji dzieje. Rzecz jasna nie zawsze tak się stanie, natomiast zwróćcie uwagę na to. Gdzie są obrońcy Nottingham Forest, gdzie jest jakikolwiek inny piłkarz, a gdzie jest Dominik Solanki, to pokazuje, że on bardzo dobrze antycypuje i przewiduje to, co może się stać na boisku. A to taką cechę mają w sobie najlepsi napastnicy ale żeby nie było też tak kolorowo, czy są jakieś elementy do poprawy, jak najbardziej tak. Po pierwsze stabilizacja formy, bo to, że ten sezon jest wyjątkowo dobry dla Słankiego, to jest jedna sprawa. Natomiast to jest także, pierwszy rok jego kariery, gdzie strzela on więcej niż wskazywałby na to model goli oczekiwanych, co sprawia, że także trzeba zadać sobie pytanie, jak to wygląda z jego regularnością, z pewnością tutaj choćby właśnie Arsenal czy Tottenham mogą mieć wątpliwości, czy na pewno warto inwestować duże pieniądze w tego napastnika, a raczej trzeba będzie Sięgnąć głębiej po kieszeni, żeby wyciągnąć tego piłkarza. Natomiast, także kończąc już ten wątek, powiedzmy tego, co może być do poprawy w kontekście Stonakiego, i ja bym powiedział, że jeszcze to jest aspekt pierwszego kontaktu z piłką. Bardzo często mówił o tym, czy to Hurricane, czy to Edison Cavani, że właśnie przyjęcie piłki u napastnika i umiejętność kończenia akcji w dwóch kontaktach. To jest coś, co odróżnia elitarnych napastników od bardzo dobrych. I dla mnie, przynajmniej, Dominik Solanki na ten moment jest bardzo dobry, bo często właśnie to jego przyjęcie wymaga choćby postawienia dodatkowego kroku, co daje także czas bramkarzowi czy obrońcy na reakcję. Rzecz jasna, to nie jest tak, że to jest jakiś karygodny poziom przyjmowania piłki, natomiast uważam, że jeśli gdzieś mógłby Dominik Solanki się poprawić, no to właśnie w tym. Ale poza tym wiadomo, że Dominik Solanki zasługuje na ogromne słowa uznania, ma niesamowity potencjał żeby właśnie się rozwinąć, zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej dość istotnej rzeczy wcześniej, to znaczy aspekt zmiany kierunku biegu. To także często było pokazywane, jeśli interesowaliście się tymi tematami, na przykładzie choćby Luisa Suareza, choćby Cristiano Ronaldo, choćby Erlinga Halanda. Jak często ten piłkarz biegnie w jedną stronę, po czym momentalnie zaczyna zbiegać w przeciwną, aby zgubić stoperów, to jest coś, co także w tym sezonie ma Dominik Solanki. Wystarczy sobie obejrzeć choćby bramkę zdobytą przeciwko Manchesterowi United, czy to szansę, którą stworzył sobie w meczu z Fulham, który był rozgrywany wczoraj, gdzie zdobył gola po rzucie karne. Natomiast właśnie, jeśli byście chcieli zobaczyć popis Dominika Solankiego w najbliższych kilku tygodniach, tutaj Tottenham w najbliższą niedzielę to jest mecz, gdzie będzie występował Solanki i będzie to jak najbardziej całkiem ciekawe spotkanie już w sylwestra, więc przed imprezą jak najbardziej warto sobie na ten mecz spojrzeć. Później mecz z Queens Park Rangers, następnie Liverpool, West Ham, Nottingham i Fulham, więc te najbliższe trzy spotkania Tottenham, Liverpool, West Ham. Jeśli tam Dominik Solanki będzie w stanie nas oczarować, no to także wypromuje się jeszcze mocniej, aniżeli zrobił to dotychczas oczywiście czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o Dominiku Solankim. dziękuję bardzo wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał ostatnio, bo bardzo dużo nowych osób się pojawiło po filmie o Manchesterze United, za co jestem bardzo wdzięczny, rzecz jasna dziękuję także stałym odbiorcom pojawił się ostatnio komentarz, czy będzie coś o Chelsea i oczywiście będzie, w momencie gdy to nagrywam jest środa, więc dzisiaj wieczorem Chelsea będzie grać bodajże z Crystal Palace ten mecz zamierzam obejrzeć i pewnie po nim coś pojawi się właśnie na kanale, już mam plan na ten film, natomiast więc nie chciałbym, żeby tutaj podopieczni Mauricie Pochettino coś zepsuli, czy też sknocili właśnie w meczu z sympatycznymi Orłami. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o Solankim, jeśli ja miałbym powiedzieć, gdzie on trafi latem, typowałbym jakiś zespół z górnej połowy tabeli, ale nie wiem wcale, czy to byłby powiedzmy Arsenal, raczej tam nie widziałbym Solankiego, prędzej na przykład Tottenham, ale rzecz jasna, czy tak się stanie, czy nie, o tym się przekonamy. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Sieman!